Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wygląda na to, że Europa Zachodnia ma już dosyć tej wojny na Ukrainie, po tym jak Rosjanie napadli. Boją Niemcy i Francja boją się, że zaczyna się robić Unia dziwaczna, ale polsko-ukraińska. No nie jest dobrze. Były premier Włoch Berlusconi, to mówił, że w zasadzie muszą się dogadać. No dużo ludzi namawia Ukrainę, żeby się poddała i podpisała to wszystko, co Rosja chce. No wygląda na to, że to się nie stanie, no ale jest możliwe. Cały ten Mariupol upadł, cały ten korytarz do Morza Czarnego, ten Doniecki, ten Lachock, czy jak to tam się nazywa, jest opanowany. No Rusy ledwo zipią tam teraz, no ale chyba się nie poddadzą. No, a politycy jak to politycy. Kiedy polityk mówi tak, no to myśli, że może. Kiedy mówi może, no to myśli, że nie. No, a kiedy powie nie, no to nie jest ani politykiem, ani demokratą. No i to właśnie to tak się dzieje. Teraz właśnie ci wszyscy politycy, demokraci w ten sposób się zachowują. No, jest to wielkie embargo na tą energię rosyjską. No i chodzi też o kwestię członkostwa Ukrainy dla Unii Europejskiej. No ale to wszyscy teraz politycy i wszyscy dyplomaci, no to właśnie tak tańczą naokoło. Robią wizyty. Tam nieustannie ktoś jeździ. Z Ameryki też nieustannie ktoś jeździ do Kijowa. No i obiecują Zełenskiemu potężną pomoc militarną, potężną pomoc ekonomiczną, dyplomatyczną i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko będzie ciężkie do utrzymania, czy do spełnienia w tym momencie, kiedy wszystko się zacznie burzyć czy rozbijać o interesy wszystkich tych aktualnych członków Unii Europejskiej. No, to embargo kończy się w tym roku. No i w ogóle, ogólnie rzecz biorąc, to się jest kwestionowane. Niemcy nie chcą za bardzo, teraz nie jest to za bardzo takie proste i czyste, żeby powiedzieć, kiedy będzie ten koniec przepływu tego oleju z Rosji do Europy. No ale jeżeli nawet byłby jakiś tam, te wszystkie plany by doszły do siebie, no to te wszystkie propozycje mają wyjątki. Mają wyjątki, Węgry są wyłączone, Czechy są wyłączone, Słowacja jest wyłączona, tak. Także to wszystko jest na pół gwizdka. No, jak jest na pół gwizdka? No, jeżeli oni mogą importować do końca 2024 roku, no to znaczy, że tam będą jakieś przewałki, jakieś hochsztaplerstwa i tak dalej, i tak dalej. To samo jest z gazem naturalnym. Europejska Komisja powiedziała, jakie mają być sankcje. No i teraz najważniejsze to jest to, że Putin powiedział, że wszyscy mają płacić w rublach, no i wszyscy zaczynają płacić w rublach. Unia się na to wszystko zgodziła. No koniec 2024 roku, 2022 roku, no to jest jeszcze 7 miesięcy. No a do tego czasu, no to embargo może być w sumie już nieważne. Wygląda na to, że wszystkie
wszystkie te kraje europejskie martwią się, no martwią. Martwią się niby Ukrainą, ale chcą zakończyć. Szczególnie Niemcy są zainteresowani tym, żeby powrócić do tego połączenia Berlin-Moskwa, do takiego stanu, jaka była przed wojną, przed napadem Rosji. Francuski prezydent Macron, no to również właśnie mówił, że przyszłość w Europie Wschodniej, no to musi nie może być włączona sytuacja Ukrainy, że nie może być zawstydzenia Rosji, no i że może nawet być taka możliwość, żeby Rosja zabrała jakieś terytoria. Także już w zasadzie no to jest ten Chamberlain w Anglii, jak było w latach 30. z Niemcami, no to teraz Macron się ugina. Także to wszystko jest, no, można powiedzieć, wielki wstyd. Od samego początku cały ten Europa kontynentalna, no to była taka raczej powolna, porównując to z Wyspą Angielską, czy z kontynentem amerykańskim i ze Stanami Zjednoczonymi. Podatnicy amerykańscy w pierwszych miesiącach, no to tam w zasadzie poszło ponad 5 miliardów w sprzęcie, no i w jakiejś pomocy dla Ukraińców. Dwa razy więcej niż cała Unia Europejska, także to coś wszystko znaczy. Kiedy Ukraina przetrwa całą tą wojnę, no tylko dlatego, że w zasadzie Ameryka, Washington pomaga, no i Anglia, Londyn, no to no i Polska. Polska częściowo też pomaga, ale nawet Polska, no to widziała, że nie bardzo tam ufała Amerykanom, no było to cały ten numer z tymi migami. No z migami też było trochę bardziej skomplikowane, no bo tam była elektronika natowska, która nie powinna być eksportowana. No i lotnicy ukraińscy te też nie umieliby obsługiwać tego sprzętu. No i jeszcze te nadajniki, które rozpoznają samoloty natowskie, były właśnie tam. Także jakby to wpadło w ręce ruskich, to też nie byłoby to najlepsze. No ale Polska chciała gwarancji od Ameryki, że to cokolwiek tam przekażą, no to wszystko będzie z powrotem oddane dla Polski. No to także, że Anglia, Ameryka, Polska była dosyć aktywna. Niemcy powoli zaczęli tam im pomagać, wysyłali coraz lepsze sprzęty te wojskowe, no ale za każdym razem cokolwiek wykombinowali, to zaraz od nowa się znajdowały jakieś problemy biurokratyczne, problemy przewozowe. W wypadku Gepardów, czyli to taki czołg przeciwlotniczy, no to tam się okazało, że czołg chcą przekazać, a gorzej już by było z amunicją. Patrząc na całą tą sytuację, no to Ukraina nie dostanie się do Unii Europejskiej tak dosyć szybko. No problem jest też w tej Unii Europejskiej, że większość urzędów należy do Europy Zachodniej, ale prezydent Europejskiej Komisji Ursula von der Leyen i niemieckie ministerka spraw zagranicznych Annalena Baerbock, no to one powiedziały, że będą popierały to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, no ale na te 27 krajów Unii Europejskiej na pewno będzie parę państw, które będą się sprzeciwiały. No, że będzie jakieś pełne weto, żeby Kijów wszedł do Unii Europejskiej. No,
trudno powiedzieć, kto to będzie, ale jest możliwe nawet, że to będą, mogą być Węgry albo Austria, Francja, czy nawet Niemcy. To jest właśnie taka nieprawdopodobna sprawa. No ale Macron właśnie to też pokazuje, w jakim kierunku to wszystko idzie. Macron sugerował, żeby zrobić takie przedszkole dla państw, powiedzmy, taki przedsionek europejskich, europejska społeczność polityczna, czyli zanim wejdą do Unii Europejskiej, to by mogli czekać, zanim by uzyskali pełne członkostwo. No ale wygląda na to, że Ukraina nawet na to się nie załapie. No, Unia Europejska ma bardzo duże ambitne plany, no ale to wszystko idzie na tej osi Paryż-Berlin. No i dla nich to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa, no ale to pokazuje, że może być jeszcze cała ta podział sił. Polska oś Kijów-Warszawa no zaczyna się jakoś tak wyłaniać. No historia polsko-ukraińska nie była najlepsza, tyle tylko, że no tak historycznie popatrzeć, no to Polacy mają dużo mniej wspólnego, powiedzmy, z Niemcami, którzy też wyżynali Polaków, no ale patrząc na Słowian, Polaków i Ukraińców, no to w pewnym momencie dużo ludzi powie, że są bliżej. No to jest to, co Rosja liczyła na to, że jak wchodziła na Ukrainę, to mówiła, że mają ten sam alfabet cyrylicę, mają ten sam Kościół prawosławny, mają podobną historię i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak jak wspominałem wcześniej, większość władzy jest w rękach zachodnich. Prezydent Centralnego Banku Europejskiego jest z Francji. Cały szef bezpieczeństwa jest z Hiszpanii, także Francja, Hiszpania, Niemcy są reprezentowane, no a Europa Wschodnia już nie za bardzo. To wszystko, cała Unia jest zbudowana naokoło tych dwóch krajów. No i strzegą dosyć mocno tego, żeby to się jakoś nie rozpłynęło. No i teraz te wszystkie małe kraje zachodnie byłej strefy wpływów ZSRR zaczynają się troszeczkę denerwować, no i możliwe, że coś się w tym wszystkim stanie. To jest... No zmiany będą możliwe, że właśnie przez tą wojnę też ten balans w Europie trochę się zmieni. No jest nadzieja, że dużo tych ludzi, którzy wyjechało z Europy, wróci. No i że Europa dostanie jakiegoś takiego kopa narodowego, ekonomicznego, politycznego, że tam się troszeczkę to wszystko pozmienia, no bo to był, to większość tych krajów posowieckich, no to syfkiła i mogiła. Jakoś ta demokracja wchodzi od tylnych drzwi. Jest nadzieja, że jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest nadzieja, że teraz po tym napadzie ruskich na Ukrainę, no to się Europa ta, szczególnie wschodnia, zmieni. No i Europa zachodnia też się trochę opanuje. Zdrowia na normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek z dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja.
No głosujcie, głosujcie na normalnych w Ameryce. Teraz szalony Biden powiedział, że to jest wspaniała sprawa, że cena benzyny już jest 5-6 dolarów, no bo nadchodzi poważna transformacja Ameryki. No. Także dobrze, że na niego nie głosowaliście. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no głosowaliście na niego i on teraz robi wam wielką zmianę, tak? Każe wam kupować jajka po 4-5 dolarów niehodowanych w kurnikach. Każe wam kupować Tesle po 10-20 tysięcy drożej niż samochody spalinowe. Także chcę was wykończyć. Zdrowia dla normalnych.